Michał Dworczyk przekazał ważną datę, 27 grudnia. Michał Dworczyk, 27 grudnia możliwe rozpoczęcie szczepień przeciw COVID-19 w całej Unii Europejskiej. Jeżeli szczepionka przeciw COVID-19 zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, to wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienia 27 grudnia. To pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie, powiedział w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że w poniedziałek 21 grudnia Europejska Agencja Leków dokona oceny szczepionki firmy Pfizer. Jeśli ocena ta będzie pozytywna, dodał, w kolejnych dniach szczepionka zostanie dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej i pierwsze partie szczepionek trafią do wszystkich krajów unijnych jeszcze w grudniu. Jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej i jeżeli deklaracje firmy zostaną spełnione, to, opierając się na deklaracjach unijnych, wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienie 27 grudnia. Przy czym będą to pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie, podkreślił Dworczyk, dodając, że w kolejnych dniach będą dojeżdżać kolejne, o wiele większe partie szczepionki. Szef kancelarii premiera powiedział też, że decyzja o wprowadzaniu w Polsce od 28 grudnia nowych obostrzeń jest ostateczna. Jesteśmy zmuszeni takie rozwiązania wprowadzić, aby ustrzec nas przed trzecią falą pandemii, oświadczył. Posiedzenie EMA 21 grudnia o tym, że szczepienia przeciw COVID-19 zaczną się w Unii Europejskiej 27, 28 i 29 grudnia informowała w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rzecznik Komisji Erik Mamer zastrzegł, że jest to zapowiedź warunkowa, jej realizacja zależy od pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków EMA oraz dopuszczenia szczepionki na rynek przez KE. EMA zapowiedziała, że w poniedziałek 21 grudnia zbierze się panel ekspertów w celu oceny szczepionki przeciwko COVID-19, wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i jej niemieckiego partnera, spółkę BioNTech. EMA poinformowała, że w przypadku wydania pozytywnej decyzji KE przyspieszy proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu we wszystkich państwach Unia Europejska i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma KE i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji. Założenia Narodowego Programu Szczepień. Rząd we wtorek przyjął Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 rok do odporności populacyjnej. Szczepionki przeciw COVID-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program szczepień zakłada cztery etapy przeprowadzania zabiegów. Podczas etapu zero szczepienia otrzymają m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W ramach etapu 1 szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat w kolejności od najstarszych, i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie. W tym etapie szczepienia otrzymają również nauczyciele. W etapie 2 szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi i zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, na przykład choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Ponadto w tym etapie szczepione będą osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. W etapie 3 szczepienie otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.